myśmy szli i szli dziesiątku dani. Przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował nam Bóg. Po 3 latach przerwy ulicami Nowego Sącza przeszedł Marsz Pamięci Sybiraków. Ta wyjątkowa i wzruszająca uroczystość już po raz 14 upamiętniła masową wywózkę na Sybir, a także przypomniała mieszkańcom miasta o golgocie, jaką Polakom zgotowano na wschodzie. Jeśli oni zamilkną, kamienie wołać będą. Dzięki wam w Nowym Sączu kamienie nie potrzebują wołać. Wy dajecie świadectwo, a dzięki wam młodzież z zespołu szkół numer 2, ale także z innych szkół, która też jest tutaj z nami w pocztach sztandarowych. Dzięki wam ta pamięć trwa. Tegoroczny Marsz Pamięci Sybiraków miał wyjątkowy przekaz. Cierpienia i okrucieństwo z okresu II wojny światowej nie są już tylko wspomnieniem, podkreślał Kazimierz Korczyński, szef Związku Sybiraków w Nowym Sączu. Dziś to samo obserwujemy za naszą wschodnią granicą. Wojna na Ukrainie to dla młodych uczniów naszej szkoły przykład, jak nagle z dnia na dzień może się zmienić sytuacja waszych rówieśników, którzy musieli opuścić szkoły, część z nich się uczy w Polsce, część nie uczy się nigdzie. Dlatego zawsze to powtarzałem, róbmy wszystko, każdy na miarę swoich możliwości, aby nie dopuścić do wojny, do wyniszczenia, do tego, aby cierpiały kobiety, dzieci, i to wszystko, co nas otacza. Organizatorem Nowosądeckiego Marszu Pamięci jest zespół szkół numer 2, który w tym roku obchodzi 20. rocznicę nadania szkole imienia Sybiraków. To dzięki wam jesteśmy ludźmi, którzy potrafią kształtować młode pokolenie, podkreślał dyrektor placówki Sławomir Szczerkowski. I drogowskazem do tego, jak należy działać, są nasi Sybiracy. Oni opowiadali przez lata, kiedy nikt z nas o wojnie nie myślał, kiedy ktoś na samą myśl wzdrygał się i twierdził, że to jest niemożliwe. Nie w tym okresie, nie przy tej technologii. Że to jest niemożliwe, żeby zezwierzęcenie ludzkie w XXI wieku miało taką formę. A dzisiaj codziennie, oglądając wiadomości, dowiadujemy się o nowych okrucieństwach i za każdym razem, jak pan redaktor, pani redaktor relacjonuje, co tam się dzieje, to tak, jakbyśmy słyszeli naszych Sybiraków. W Nowosądeckim Marszu Pamięci Sybiraków uczestniczyły władze miasta, społeczność zespołu szkół numer 2, Związek Strzelecki Strzelec, poczty sztandarowe szkół i służb mundurowych oraz kompania reprezentacyjna i orkiestra Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Pod symbolicznym pomnikiem ofiar Sybiru na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu złożono symboliczne wieńce.